Cześć kochani, Krzysiek Puratyński z voicestudio.pl z tej strony. Kolejna pogadanka o głosie. Dzisiaj krótki temat, ale dotyczący zagadnień psychologii głosu, bo jak pewnie zauważyliście na fanpage'u w ostatnim tygodniu, ten temat bardzo mocno się przewijał. Pojawiały się tematy traum, pojawiały się tematy różnych właśnie problemów natury psychologicznej, które mogą blokować nasz śpiew. A dzisiaj chciałbym powiedzieć o jednym z mechanizmów, które być może już znacie, ale opowiemy sobie o tym, jak je diagnozować i w jaki sposób z nimi walczyć. A dokładniej, czy zdarzyło ci się kiedyś wyjść na scenę albo w ogóle wyjść przed ludzi i nagle czujesz, że nie możesz wypuścić powietrza? Znamy to uczucie, prawda? Zaczynamy brać wdech, ale kiedy robimy wydech, on jest znacznie mniejszy niż ten wdech, który zrobiliśmy. I czujemy, jak nasze płuca zaczynają się rozszerzać i powietrza jest coraz więcej, jest to coraz mniej komfortowe, coraz gorzej nam się mówi, tak jakbyśmy ziewali wręcz, a nie jesteśmy w stanie wypuścić tego powietrza. Znacie to? Każdy to zna. Jest to bardzo częsty problem i bardzo częsta bolączka występów publicznych, rozmów kwalifikacyjnych, czy nawet rozmów przez telefon. Jeśli stresujemy się tą rozmową, czy tą osobą, z którą w danym momencie rozmawiamy. Co to jest i dlaczego tak się dzieje? Dlaczego jesteśmy tak podatni na taki mechanizm? Kiedy się stresujemy, w naszym organizmie wyrzucane są duże ilości adrenaliny. Adrenalina, jak wiecie, jest hormonem ucieczki lub walki, hormonem stresu generalnie. Ta ucieczka lub walka, z angielskiego fight or flight, oznacza, że nasz organizm przygotowuje się do jakiegoś potężnego wysiłku, który za chwilę nastąpi. Czy to będzie właśnie uderzenie na przeciwnika, czy to będzie ucieczka z tego miejsca, w którym jesteśmy teraz, będzie to duży wysiłek dla organizmu. Ten wysiłek będzie odbywał się w mięśniach. Jeśli musimy skoczyć, jeśli musimy biec, jeśli musimy uderzyć, potrzebujemy do tego 100% sprawności naszych mięśni. A od czego zależy sprawność naszych mięśni, ich siła? Ano właśnie od tego, jak dużo tlenu do nich doprowadzimy, a tlen bierze się z naszych płuc, prawda? No i teraz tak, zaczynamy się stresować. Nasz organizm zaczyna uruchamiać różne procedury związane ze stresem, związane właśnie z przygotowaniem do ucieczki lub walki. To wszystko właśnie przez to, że wydziela się hormon adrenaliny. Zaczyna przyspieszać serce, żeby szybciej rozprowadzić tlen po naszym organizmie. Zaczyna się podnosić ciśnienie krwi. Zaczynają nam się pocić dłonie. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego pocą nam się dłonie, kiedy się stresujemy? Ano po to, żeby mieć mocniejszy, pewniejszy chwyt, jeśli będziemy potrzebowali na przykład uciec na drzewo za chwilę. Więc wszystkie te mechanizmy się zaczynają uruchamiać, a kluczem do wszystkich tych mechanizmów i kluczem do całej ucieczki albo walki jest tlen, jest powietrze, jest praca naszych płuc. I właśnie dlatego nasz organizm zabrania nam opróżniać płuca. On zaczyna magazynować powietrze. On go nie zużywa w tym momencie, ale zaczyna je magazynować w płucach po to, żeby za chwilę mieć pełną sprawność do ucieczki albo walki. I dokładnie na tym to polega. Nasz organizm napełnia płuca po to, żeby zmagazynować powietrze, które będzie potrzebne za chwilę do ucieczki albo walki i nie pozwala nam tych płuc opróżnić, bo to może być niebezpieczne, jeśli w złym momencie wypuścimy powietrze i akurat dokładnie w tej sekundzie będziemy musieli skoczyć albo zacząć uciekać, a nie będziemy mieli zapasu powietrza, no to nasze mięśnie osłabną, a to niestety spowoduje zagrożenie naszego życia. Nasz organizm nas chroni, nasz organizm zapewnia nam najwyższą możliwą szansę przetrwania. No dobrze, ale jak to się ma do sytuacji scenicznej, albo do rozmowy z ważnym klientem, albo w ogóle nawet do jakiejś rozmowy z przełożonym w pracy? Dlaczego tam ten mechanizm się uruchamia? Ano tak, już po prostu jesteśmy skonstruowani. Stres, strach, adrenalina, te wszystkie rzeczy są ze sobą połączone, to wszystko są tak naprawdę te same albo bardzo podobne mechanizmy. My nie mamy wpływu na to, że wszystkie te mechanizmy się uruchamiają, kiedy jesteśmy zestresowani wyjściem na scenę. Kiedy zrozumiemy, co leży u podstaw tego problemu, dużo łatwiej nam jest z nim sobie poradzić. No to pytanie, jak sobie z nim radzimy? Osobiście mam trzy sposoby na to.
Pierwszy zazwyczaj już wystarcza, ale na wszelki wypadek podam wam wszystkie trzy. Któryś z nich na pewno wam pomoże. Sposób pierwszy. Jeśli wychodzisz na scenę i czujesz, że twoje płuca zaczynają się napełniać jak taki balon i nie możesz ich opróżnić i czujesz się z tym bardzo niekomfortowo, wypuść powietrze z płuc. Zrób wydech w świadomy sposób. Nie pozwalaj organizmowi przejąć kontroli nad tym mechanizmem. Wypuść powietrze dlatego, że to ty chcesz. Zrób długi wydech i spokojny wdech. To zazwyczaj już wystarcza, żeby nasz organizm zarejestrował, że zagrożenie nie jest aż tak duże. To jest mechanizm, który my w pewien sposób wymuszamy na naszym umyśle. Zagrożenie nie jest aż tak poważne. Możemy wypuścić powietrze i nic się nie stanie. Nie przejmuj się, nie martw się, wszystko jest pod kontrolą. To bardzo często wystarcza, ale czasem, pomimo zrobienia tego wydechu, dalej wraca nam to sztuczne napełnienie płuc. Co robimy w następnej kolejności? Drugi sposób to jest skupienie się na procesie oddychania. Ale uwaga, nie możesz się skupiać na tym, jak dużo powietrza wchłaniam, jak dużo powietrza wyrzucam. Skup się na innym parametrze tego powietrza. Dla mnie osobiście działa zawsze, żeby skupić się na temperaturze powietrza. Poczuj, jak chłodne jest powietrze, które wdychasz i poczuj, o ile cieplejsze ono jest, kiedy je wydychasz. Skup się na temperaturze powietrza. Jeśli to zrobisz, twój organizm nie będzie aż tak się przywiązywał do tego, jak dużo tego powietrza faktycznie jest. Twój oddech zacznie się wyrównywać. I kilka takich spokojnych wdechów i wydechów, na przykład w czasie, kiedy idziesz zza kulis w kierunku mikrofonu, przy którym masz występować. Ciepłe powietrze, wydech. Chłodne powietrze na wdech. Ciepłe powietrze na wydech. Chłodne powietrze na wdech. I jesteśmy w domu. Zaczynamy mieć większą kontrolę nad oddechem, zaczynamy mieć kontrolę nad tym stresem, wszystko się uspokaja, serce spowalnia, wszystko wraca do normy. Ale jeśli to nie pomoże, bo tak też może się zdarzyć, jest jeszcze trzeci sposób. Rozpal ogień. Nie mam tutaj na myśli fizycznego rozpalania ognia, oczywiście, bo przy wszystkich alarmach przeciwpożarowych byłoby to na pewno utrudnione, ale zrób wydech tak, jakbyś chciał rozpalić ogień. Ognisko albo grilla, czy w kominku, wszystko jedno. Jak wypuszczamy powietrze po to, żeby rozpalić ogień? Takim długim, ale dość intensywnym strumieniem, prawda? To jest trochę tak, jakbyśmy chcieli zdmuchnąć świeczkę, ale wolniej i dłużej. Więc wyobraź sobie, że rozpalasz ogień. Zrób to tak, żeby wypuścić powietrze z płuc. Pod koniec tego ćwiczenia nasze płuca już właściwie są puste. I to jest bardzo dobry moment, żeby zacząć oddychać swobodnie i świadomie od początku, bez tego napięcia stresowego. Te pierwsze dwa ćwiczenia powinny wystarczyć. Tak naprawdę to pierwsze zazwyczaj już wystarcza. Ale jeśli poczujesz, że nadal coś cię spina, że nadal czujesz się niekomfortowo, to trzecie może się przydać. Spróbuj właśnie rozpalić ogień, rozdmuchać tego grilla, czy rozdmuchać to ognisko po prostu. I w taki sposób odzyskujesz kontrolę nad pracą swoich płuc. To są bardzo proste metody, bardzo krótkie i szybkie techniki, które są sprawdzone w boju przez wiele lat na scenach, w teatrach i na koncertach. Tego typu właśnie ćwiczenia robiłem i w taki sposób sobie pomagałem, kiedy czułem, że właśnie tracę kontrolę nad pracą moich płuc, bo uwierzcie mi, każdemu się zdarza. Stres to nie jest domena amatorów czy osób początkujących na scenie. Każdy artysta czuje stres. To nie jest tak, że jak ktoś jest doświadczony, czy ma na koncie już wydane płyty, czy festiwale, czy koncerty, on stresu nie czuje. Nie. On umie po prostu dużo lepiej tym stresem operować. Mało tego, on potrafi nawet ten stres wykorzystać na swoją korzyść. Ale o tym opowiemy sobie w innym odcinku. Dzięki za uwagę, do zobaczenia i do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się zdrowo, pa!